jadę za Bydgoszcz do Nabora kupić. Nabor! Pokaż, jak to się pali! Się pali tak, elegancko. Siema, hejos. Lecę do Nabora za Bydgoszcz kupić rieju. Trzymajcie kciuki, żeby to był dobry zakup. Nie ma problemu żadnego. Nie ma problemu. Spakujemy delikatnie. I pyk. Warta do Nabora. Jest, gites. Mam nadzieję, że tam nie nakombinował z tym rieju. To jest... Kurczę, nawet nie wiem. Chyba 50, ale może przekombinowana. Nie wiem, może zrobił ją na 80. Nie wiem, czy tam zrobił jakiegoś swapa, jakieś coś. Ważne, że jest za nieduże pieniądze. Jadę właśnie kupić. Słuchajcie, miłe mam wspomnienia zawsze z Supermoto. Najbardziej z zakupu motocykla to się cieszyłem, jak kupiłem 701 Husqvarnę. To po prostu było dla mnie super sprawa. I... z samego zakupu, użytkowania, coś pięknego. Nawet nie wiem, czy to rieju jest zarejestrowane. Ale spoko, jedziemy. Od Nabora warto kupować. Ale sprzęgło jest tragedia, nie? Jest ciężko, nie? No. Trzeba będzie je podregulować. I nie, trochę jakoś. Nie. Mi się wydaje, nie, miększe sprężynki trochę na tym. To już będzie trzeci sprzęt od Nabora. Dwa skutery i teraz właśnie to rieju. A nawet nie wiem, na jakich kołach jest, czy na Enduro, czy na Supermoto, ale obstawiam Supermoto. Droga całkiem fajna. Bezproblemowo. Beta śmiga. Muza jakaś tam leci zapuszczona, rapowa. Kask, patrzcie, z tyłu już mam. Będzie trzeba testy zrobić. W ogóle to muszę wam powiedzieć, że dzisiaj przyszła wielka paka zlita, nie? Dwie wielkie paki. I z Kubą i z Tomkiem będziemy obczajać, co tam jest, bo to dla nas wszystkich, dla całej ekipy są ciuchy, kaski, buty. Jadę. Czekajcie na finał. Kurczę, powiem wam, wczoraj do mnie Nabor napisał, ty, do szpitala mnie zawieźli, wypadek miałem, wszystko we krwi jak w rzeźni, nie wiem, czy mnie wypuszczą, ale rano zadzwonił, mówi, ty, no jadę do domu, dobra. Jestem ciekawy, w jakim stanie on jest. W ogóle powiem wam, lubię takie dni, jak jedzie się oglądać sprzęt, który można kupić. Ha, za nieduże pieniądze. Tak w ogóle to nie wiem za ile, bo Nabor nie może się określić. Ja powiedziałem mu, że ocenię stan i wtedy pogadamy o kasie. Tymczasem w ogóle chciałem wam powiedzieć, nowe bluzy będą. Widz na Facebooku właśnie fajne hasło wymyślił. Nie pamiętam już tego hasła, ale nie, jeżdżę na gumie, bo inaczej nie umiem. Takie hasło będziemy mieli, już zapamiętałem, czyli chwytliwe, bardzo chwytliwe. Nie wiem, czy zapożyczył to skądś od kogoś, czy wymyślił sam. Nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że nikt nas do sądu nie poda. No, jest chwila, żeby poopowiadać, pogadać. Powiem odnośnie może muzyki w samochodzie. Uwielbiam podbity bas w samochodzie, uwielbiam francuski rap, anglojęzyczny też, ale najlepiej mi chodzi francuski. Tak lata 2008-2012 to był najlepszy, jest francuski rap. Tak a propos muzyki w aucie. A w rieju może być coś nakombinowane, bo już Nabor mi zadzwonił rano i mówi, czy nie mam jakiegoś filtra. Nie wiem, zgubił filtr w rieju? Nie mam pojęcia. A w ogóle Nabor miał wcześniej projekcik fajny Yamaha skuter. Ale nie,
ty, on ma ścigać jeszcze. Prawdopodobnie, no miał, ale czy nie sprzedał? 600 miał. O kurde, da się go na? Nie. Przyjadę na miejsce, to zobaczymy. Sam jestem ciekawy. Nie wiem nawet, jak to wie wygląda. Bez kitu. A teraz właśnie rap jakiś anglojęzyczny leci. A ja, tak jak wspomniałem wam kiedyś na live'ie, ostro jadę, uczę się niemieckiego. A jak mi idzie? Na razie słabo. Ale będzie lepiej. No, zakup używanego sprzętu, powiem tak, jak widz mi pisze, że jedzie właśnie coś oglądać, wysyła mi fotę, mam ocenić, to aż się boję, po prostu ile ja używanych sprzętów kupiłem? Raz, dwa, trzy, cztery. I powiem wam, pół na pół. Dwa dobre, dwa złe. Bardzo dobrze kupiłem CZT-175 używaną. Bardzo dobrze kupiłem BMW G650 X-Moto. To też bardzo dobrze kupiłem. Ale KTM-y za każdym razem w topa. Po prostu w topa. Nie dość, że nieuczciwi sprzedawcy. Bomba zegarowa w środku po prostu. I tak jak na live'ach, czy w ogóle w komentarzach ktoś mi pisze, jadę właśnie oglądać, jadę kupić. Kurde, aż się sam boję. Też dlatego już tylko od znajomego, jakbym miał coś kupić używanego, kupię. Nie no, jeszcze kupiłem quada i to kupiłem dobrze używanego. Czyli może trochę na plusik jest. Ale jeżeli chodzi o motocykle, to jest na dwoje babka wróżyła, nie? Tak. No bo słuchajcie, bo to motocykl to zawsze może być przykład. Zawsze może coś niby jest na początku dobrze, nie? A potem no, to jest jedna wielka niewiadoma, kupując używany sprzęt. No chyba, że naprawdę od uczciwego i naprawdę co chwilę wszystko wymieniane, bo katowane. Nawet czasami lepiej kupić coś, co było użytkowane. Na przykład od zawodnika, o. Bo wiadomo, że tam wszystko jest na czas robione i wymieniane. Taki sprzęt można brać. A ulepa? O, aż strach. Dobra, jadę. 20 km do Bydgoszczy mam i potem dalej, nie wiem ile, 4 dyszki będzie. No, mała przerwa i jazda dalej. Jeszcze zostało 40, poczekajcie. O kurde. 30 minut jeszcze jazdy. Ale przerwa musi być. No jak zwykle, GoPro 9 grzeje się. Powiem wam jeszcze ciekawostkę, czekamy na skuter za 100 zł z papierami. Taki będzie też do kupienia od Nabora i to wkrótce. I zobaczymy, co przypasuje Tomkowi. Czy Rieju, czy skuter. I będziemy razem śmigać. Chyba, że Tomkowi nie będzie pasowało, no to po prostu na handelek pójdę sprzęty. Kurde, no jak zwykle, nie? A co tam? Pójdzie, jakoś pójdzie, nie? Elefant. Right. Minut i będę na miejscu. Dojechałem. Jest ulica Naborowa. Tu się upala na tej ulicy. Jestem u Nabora! Siema! Ja mam WSK, kumpel woli WSP. To są najlepsze chwile, nie? No, Nabor, co ty wymyśliłeś? Powiedz, co ci się stało? Mi się nic nie stało.
No. Byłem osobą towarzyszącą, jak to się mówi, nie? Aha, a ja myślałem, że tobie coś się stało, ty, no kurde. Patrz, tu jest Rieju, ten trup. Ja pierdziule. To jest dla mnie? No. Ja pierdziele. Ty, no fajnie, taki trup, ach, kurde, patrz, to nie jest. Dotknij sobie dyfuzor, jaka zimniutka jest. Dobra, już patrzę, patrzę. Kask wziąłem ze sobą. Zimniutka, dyfuzorek, zimniutka. Wszystko. Patrz to. Patrz to, ręką, kurde. No. Znam skądś te plastiki. YZ250. No, podobne kupowałem, wiesz? To są te, takie same jak ty, no. Na enduro, a ja patrzę, tak się zastanawiałem, mówię, kurde, czy ma, pewno nabor będzie miał na supermoto, nie? Nie, Senda była na supermoto, nie? Aha, ale ty, no to żeś to, kurde, kozacko zrobił. No, ona była cała czarna, nie? Ona jest zarejestrowana? Nie. O kurde, to jeden mankament. No. Kurde, rączką, rączką, tak? Palisz? Może, jak się dobrze postaramy, to uda się nią przejechać. Mam kask nawet, wiesz? To mogę ci pożyczyć. Ja mam. Ale ja mam, nie, ten mój weźmiesz. Wiesz? Patrz, ja mam. Ten może być, bo on się ułoży. Od końcówki od GTR-a dokładać ci mogę dać. Co to jest? Od GTR-a końcówki. Oryginalna. To nigdzie do niczego nie pasuje, wiesz? Nikomu by to nie przypasowało. Jak tam zawsze byśmy wyspawali, to jest tak? Warsza byśmy, do Nabora. Byśmy pospawali, to jest Warsza do Nabora. Co tu pisze? Tutaj nie ma rzeczy niemożliwych. Warsza do Nabora, tu nie ma rzeczy niemożliwych. Ty, kurde, jakie pieniądze chcesz? Nabor, nabor. 3,5. 3,5 kafla? 3,5. Nic taniej? Nie. 3,5. A po ile takie chodzą? W takim stanie? No. Coś podobnie, nie? A skąd wiesz, że podobnie? Bez papierów? Bez papierów. Oryginalny cylinder, oryginalny zapłon. I to jest ile pojemność? Teraz ma 90. 90. Kurde, czyli pół liczyłem, wiesz, na 1800. No, 1800. No bez kitu. Nie, ale on jeszcze ma plastiki, nie? Eleganckie do założenia. No to pokaż jeszcze te plastiki. Skończona. Pokaż. Moment. Tu jest zaraz do skutera plastiki. Dużo kasy coś, wiecie? Malowane. Świeżo. To jest do? Do skutera. Uuuu. No, no to o, ładne. Tu jest w takim kolorze, nie? Dobra, no. Idę już po plastiki. Dobra, moment. Dobra. No powiem wam, liczyłem, kurczę, na koło dwójki, nie? 1800 zablefowałem. No 2,5 liczyłem. Ale... No tak 2,5 liczyłem, ale... 3,5 to trochę przeginka, nie? Nie wiem, tak mi się wydaje, że 3,5 to trochę dużo. Za sendę wtedy daliśmy ile? Nie wiem, nie pamiętam. Coś koło dwójki chyba. 2,5? I tak myślałem. Manualne, płatne ręcznie. Ten jest jeszcze do spolerowania. Mhm. Wzmocniony, czyli cała... żeby się nie przetapiał od wydechu. Aha, czyli aha, ten wzmocniony. Tak, żeby tu się wytapiać mogłaby dziura od wydechu. Przychodzi od tak o tu, nie? No a teraz to już od razu lepiej to wygląda. Przednie a tu nie masz plastików? Mam, na przód? Przednie, ale jeszcze nie są polakierowane. Aha, czyli ale plastiki masz pełne, cały komplet. Tak, są kupione. Dobra, no wierzę ci na słowo. Nie, tu no są. Do pomalowania, nie? No tak. Patrz. Nie popękane? Nie. A wydech jaki tu jest w ogóle założony? Ta końcówka to jest jakaś tam... To jest Hebo, nie? Dyfuzor. Hebo, a to końcówka jakaś taka... Polin. No ja na przykład... Nie, no jest nie. Cały komplet. Elegancki. Czekaj, zobaczę, a jak zębatki? Nówka. Tył jest w gorszym stanie. No, tył jest gorszy. Ale przednia jest nówka. No. A co tutaj? A czemu filtra nie masz powietrza? Sami kazałeś szmatę założyć. Ja ci kazałem. Ja mu kazałem założyć szmatę. Ale ja ci nagram, spróbuj sobie odpalić, ja ci poszyłam. Dobra. Też rączką? Rączką. Czekaj. No a czemu ja nie mogę?
To trzeba śniadanie jeść. Aha, dobra. Oj. Patrz. Może przez ten filtr, bo to przez tą szmatę ciężej zaciągnąć trochę. Patrz. Kopci coś tam. No ja tak rączką to wiesz. Dobra, czekaj, ja spróbuję. Dobra, na bord spróbuję. Dobra. Zobaczymy ci na scaniu może. No właśnie, ty żeś mi, coś tutaj odwalił. No widzisz? Kopci coś tam. A, próbuję tak. Pod pompą właśnie. No tak, bo muszę się przejechać, nie? No w dniu sprzedaży nie chcę odpalić, no odpaliła raz i koniec. A, bo kranik wykręcony. Kranik? No, widzisz? Ja wiedziałem, że coś mi odwaliłeś. Zwała. A lagi jak? Nie uciekną? Nie. Pompujemy teraz jej. Ktoś palił gumę tu. Ale zakopciła i zgasła. To pierwszy się przejedź. Widzisz, już dycha. O kurde, ty. No, bo nie ma tego filtra i ona. Ty, 1000 mogę ci dać. 1000 nie ma opcji. Jak ja za 1000 kupiłem? Czekaj, dajesz. No to właśnie, no to o to chodzi. Ty kupiłeś, ty sprzedałeś. No co? Nie straciłeś. Jak to nie? A co kupiłeś do niej wszystko takiego? Prawie. No plastiki, te same plastiki, przód wyszło, nie? Czekaj. Coś koło 300? Ten za czachę, nie? Za czachę i za. No to tylko 300. 300. A masz cylinder, gaźnik. Krótki. No to ile to dałeś? Gaźnik Delorto 21 to masz no 300-400 zł, nie? No to raptem ile? 1700. No to dobrze, mówię, 1800 bym nie, ci dał. Nie, ale cylinder jeszcze. Ale on jeszcze nie jeździ. No jeszcze nie. No ale jak ja mam kupić, jak on nie jeździ? A to, to jest beta? No, silnik od bety. Żartujesz. Ty, no to wartość wzrosła. To nie ma lipy. No to żeś nie mówił, że to jest silnik od bety. No. 200? Hmm? 200? Nie no, to nie, poniżej trójki na pewno nie zejdę. Dyfuzor masz za 600. No ale nie jedzie. No nie jedzie, bo nie ma filtra. Aha. I nie zaciąga paliwa, powietrze. Aha, no. Aha. Kurde. No to co, nawet się nie przyjadę. Chyba, że i zakręcimy trochę powietrza jeszcze. No zakręci powietrza. No jak? Trzeba się przejechać. Trzeba chociaż spróbować. No czy to w ogóle jedzie? Jedzie, jedzie to mało powiedziane. A na koło to idzie? Pewnie pójdzie. A pokażesz? Spróbujemy. Dobra. Delikatnie nie zakręcimy powietrza. Ja ten kranik zakręciłem. Widzisz, warsztat Dunabora, to od razu wszystko się zrobi, ale te felgi to też kurczę takie. Tak. O, super zajebiste. Nabor najlepszy. No ja o to tam. Ty, no to jak ustalamy? Dawaj, stary. Ja ją zrobię, ty przyjeżdżasz. I ty ją robisz, 1000 ci daję, trójkę i zabieram. Jak będzie cała kompletna. Cała będzie kompletna. I jeszcze przetestuję. Jeszcze przetestujesz. I jeszcze na kole polatasz, jeszcze cię policja pogoni. Dobra. I jeszcze kupisz. Dobra, i jeszcze kupię. I będzie wszystko elegancko. To okej. Okay. Dzień nas, nara, hejos. No słuchajcie, tak jak na filmiku słyszeliście, nabór musi go zrobić. 1000 zł zaliczki mu dałem. Ja już teraz wracam. Mam nadzieję, że szczęśliwie wrócę. Nic się nie przydarzy po drodze. To nara, hejos, trzymajcie się piona. Trzymajcie kciuki za nabora. Niech dobrze to ogarnie, opanuje.